Bitcoin.pl. Największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Analizy Rynków. Rynków, które to Wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. Tak więc jeżeli już teraz chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniem jakichś konkretnych coinów, to śmiało już teraz możecie dać znać o tym w komentarzu pod tym dzisiejszym materiałem. Ja nazywam się Arek Jóźwiak i zapraszam oczywiście w imieniu własnym oraz w imieniu naszego partnera, czyli platformy Skyrocket, platformy będącej oficjalnym brokerem giełdy Binance i platformy, która dzięki współpracy z firmą Exeria, polską firmą, umożliwia nam handel na rynku wirtualnych aktywów również przy pomocy automatycznych zleceń, automatycznych botów. My, nim przejdziemy do konkretów, czyli do samej analizy, to spójrzmy jeszcze na jedną rzecz, bo jedną kwestię chciałbym wyjaśnić, doprecyzować, sprostować, może nie tyle sprostować, ale pod piątkowym materiałem jedna osoba być może nawet słusznie zwróciła mi na jedną rzecz uwagę. Mianowicie mówiłem Wam, że w ubiegłym tygodniu wystartowała kolejna, dziewiąta już odsłona konkursu Invest Caps i zachęcam Was oczywiście do oddawania swoich głosów. Czy to, jeżeli macie takie chęci na mnie w kategorii analityk roku, czy na kogokolwiek innego, jest firma blockchain, między innymi jest fintech, jest startup roku, tam też są firmy z branży kryptowalutowej, więc oczywiście zachęcam, jeżeli tylko macie taką ochotę. I małe sprostowanie, jeżeli chcecie oddać swój głos, wybieracie kategorię, oczywiście to nie ma znaczenia, którą na tym etapie kategorię wybierzecie, wciskacie przycisk głosu i zostaniecie przekierowani do nowej strony, do strony, na której możecie udzielić odpowiedzi i zaznaczyć te osoby, te podmioty, które Waszym zdaniem zasłużyły na wyróżnienie, na to, żeby statuetkę Invest Caps otrzymać. Mamy listę 22 kategorii i to nie jest tak, że każdy może oddać głos tylko i wyłącznie w jednej kategorii. Każdy może oddać głos w każdej kategorii. Po prostu zaznaczacie sobie firmę, która Was w jakiś sposób interesuje, albo jeżeli uważacie, że nie, że w danej kategorii nie chcecie oddawać głosu, bo nie trzeba w każdej kategorii. Zresztą domyślam się, że nie każdy będzie miał jakiegoś faworyta w każdej kategorii, no bo nie każdy zna wszystkie te firmy, wszystkie te osoby, więc wybieracie sobie po prostu, co Was interesuje. Na przykład mamy firmę blockchain, dajmy, zaznaczamy sobie Ariten, jeżeli macie ochotę. Mamy analityka roku, rozwijamy, znowu zaznaczamy sobie mnie. Tu jest dopisane Comparik, dlatego że jestem redaktorem naczelnym Comparika, natomiast zgłoszę się do InvestCap, żeby tu pojawił się jeszcze slash i dopisek Kryptoraport, bo z tym też będę bardzo mocno kojarzony, więc postaram się, żeby taki dopisek się pojawił. Macie influencera rynku, możecie sobie Majka Satoshiego na przykład zaznaczyć. Macie fintech, możecie sobie Krypsiony firmę zaznaczyć i tak dalej. W startup roku ta sama firma jest. I co dalej? Dalej trzeba podać swoje dane, więc wybieracie po prostu kategorie, w których chcecie oddać swoje głosy, zaznaczacie tam po jednym tylko i wyłącznie kandydacie. Ja wiem, że można zaznaczyć więcej, natomiast taki głos nie przejdzie. Nim prześlecie odpowiedzi, system Was odrzuci i powie po prostu, że trzeba zaznaczyć tylko po jednej, więc od razu zaznaczajcie po jednej, następnie podajcie swoje dane, imię, nazwisko i adres e-mail. Adres e-mail jest potrzebny do weryfikacji po to, aby jedna osoba nie mogła oddawać na przykład 100 głosów, bo gdyby tak było, to w naturalny sposób ktoś by się uwziął i przez kolejny miesiąc, ponad miesiąc, bo do 6 marca można głosować, po prostu codziennie zakładałby ileś 10 nowych kont mailowych i by sobie, no tak może ewentualnie, albo by po prostu głosował. Imię, nazwisko, adres, e-mail, zaznaczacie zgodę, możecie obie, pierwsza jest konieczna, bo to jest zgoda tylko i wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu, druga jest marketingowa. Marketingowej nie trzeba zaznaczać, jeżeli nie macie takiej ochoty. Można, ale nie jest to wymagane. Robicie tutaj, że nie jesteście robotami i przesyłacie głosy. I tyle. Także każdy może oddać głosy we wszystkich kategoriach, bo wiem, że część osób źle zinterpretowało trochę to, o czym mówiłem i z dwóch różnych maili, z jednego głosowali na przykład na mnie, a z drugiego na Majka Satoshiego albo na kogokolwiek innego. Nie, tu nie ma najmniejszego problemu. W każdej kategorii możecie oddać głos przy
pomocy jednego maila, trzeba tylko to sobie wypełnić, dosłownie minutka. My oczywiście podlinkujemy Wam pewnie jeszcze ten konkurs w opisie tego materiału i oczywiście, jeżeli macie taką ochotę, to zachęcam do oddawania głosów. Sprawdziłem dokładnie, 120 kilka tysięcy głosów zostały oddanych w ubiegłym roku. Fajnie, gdyby w tym roku udało się tych głosów, w sumie mówię, w całym plebiscycie uzyskać jeszcze więcej, no bo im więcej głosów, tym bardziej wiarygodne są te nagrody, tak więc myślę, że fajnie, że to jest chyba największy tego typu konkurs, który tutaj branżowo jesteśmy w stanie w naszym rejonie znaleźć. Okej, tyle jeżeli chodzi o tą małą wzmiankę, przejdźmy do konkretów, do samej analizy, spoglądamy na Bitcoina, a tu znowu bardzo ładna zwyżka, 20 stycznia chociażby 7,5%, dość wyraźnie Bitcoin nam w ostatnim czasie tutaj zwyżkował, w efekcie czego znalazł się on powyżej 22 tysięcy dolarów, a w pewnym momencie w weekend za Bitcoina zapłacić trzeba było nawet ponad 23 tysiące dolarów, także całkiem sporo. Obecnie jesteśmy gdzieś na granicy technicznej strefy dwóch oporów. Z jednej strony przebiega nam tutaj oczywiście linia tendencji wzrostowej, ta wyznaczająca górne ograniczenie równoległego kanału, które obserwowaliśmy od połowy września do pierwszej połowy listopada. Z drugiej strony mamy horyzontalny pułap 22 500 dolarów mniej więcej. To jest poziom, o którym mówiliśmy już dawno. On był na początku sierpnia ubiegłego roku testowany jako wsparcie i później w pierwszej połowie września był testowany jako opór, więc tą strefę no, na wykresie mamy od dłuższego czasu. Widzimy, że teraz rynek do niej dotarł. Horyzontalny poziom został delikatnie naruszony, linia tendencji w dalszym ciągu się broni. Jeżeli chodzi o najbliższe perspektywy, w mojej ocenie jest ryzyko wystąpienia pewnego rodzaju korekty. To nie musi być duża, bardzo i głęboka korekta, ale myślę, że jakaś korekta może się pojawić i wynikać może ona chociażby ze skali wzrostów, które na przestrzeni ostatnich dni czy tygodni obserwowaliśmy, no bo licząc od dołków z 30 grudnia Bitcoin podrożał o 43%. No, to jest spory wzrost, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to jest tylko 20 kilka dni rajdu, więc naprawdę bardzo, bardzo ładna zwyżka. Natomiast nie oczekuję jakiegoś wielkiego załamania, chyba że prezes Powell naprawdę zaskoczy rynki. Natomiast na co w mojej ocenie warto będzie zwracać uwagę? Ten tydzień, jeżeli chodzi o dane makro, zapowiada się względnie spokojnie. Zdecydowanie ciekawiej zapowiada się kolejny tydzień, bo w połowie kolejnego tygodnia, w środę, jeżeli mnie pamięć nie myli, 2 lutego, poznamy kolejną decyzję monetarną Amerykańskiej Rezerwy Federalnej. My oczywiście zdecydowanie więcej na temat samego posiedzenia Fedu będziemy mówić w przyszłym tygodniu, w przyszły poniedziałek. To będą 2 dni przed samym wydarzeniem, przed samym posiedzeniem Federalnego Komitetu do Spraw Operacji Otwartego Rynku, więc na przyszły poniedziałek przygotuję dla Was bardziej obszerną analizę z jakimiś moimi predykcjami, z opiniami ekonomistów, z wycenami, co jak będzie się działo dokładnie, więc zachęcam już teraz do zaplanowania sobie, że w przyszłym tygodniu ten materiał będzie po prostu poświęcony w dużej mierze polityce monetarnej Fedu, natomiast pokrótce, na co rynki będą zwracać uwagę? Ten tydzień, czy te półtorej tygodnia teraz, to może być okres względnie spokojny, w efekcie czego myślę, że jakaś korekta niewielka może się pojawić. Zdecydowanie większej zmienności oczekuję w drugiej połowie przyszłego tygodnia, natomiast to, na co w mojej ocenie inwestorzy będą zwracać uwagę przy okazji decyzji monetarnej Fedu, to nie jest sama decyzja. W sensie to nie jest to, czy Fed podniesie stopy procentowe, czy nie podniesie. Na ten moment wycenia się bardzo mocno podwyżkę stóp o 25 punktów bazowych i kolejną taką samą w marcu. I koniec. Na tym Fed prawdopodobnie poprzestanie. W związku z czym, jeżeli Rezerwa Federalna nie zdecyduje się zaskoczyć rynku podwyżką, dajmy na to o 50 punktów bazowych, a myślę, że to było ogromne zaskoczenie, na które nikt teraz nie stawia, jeżeli coś takiego się nie wydarzy, to sama decyzja o podniesieniu stopy funduszy federalnych o 25 punktów bazowych zostanie przez rynek odebrana, powiedzmy, bardzo spokojnie, dlatego że jest to już turbo mocno ujęte w cenach. Tak samo jak w mojej ocenie marcowa podwyżka też jest już wyceniona tak naprawdę, więc to nie będzie rzutowało na żadną zmienność. To, co będzie z kolei rzutowało, to będą wszelkiego rodzaju komentarze dotyczące tego, jak Rezerwa Federalna postrzegać będzie przyszłą politykę pieniężną i nie mam tutaj na myśli przyszłej na zasadzie kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, tylko myślę raczej od września do końca roku. Myślę, że to będzie kluczowy okres i wszelkiego rodzaju komentarze
komentarze, wskazówki ze strony Rezerwy Federalnej, co w tamtym okresie będzie mogło się dziać, będą kluczowe. Dlatego, że zakończenie cyklu podwyżek stóp procentowych na przestrzeni najbliższych 2 miesięcy jest wysoce prawdopodobne i wynika to z 2 powodów. Pierwszy jest taki, że inflacja w Stanach już od kilku miesięcy dość wyraźnie spada. To nie jest taki sobie byle jaki spadek, tylko naprawdę dość wyraźnie ceny nam, czy wzrost cen nam wyhamowuje. Do tego wszystkiego widać już pierwsze oznaki spowolnienia gospodarczego w Stanach Zjednoczonych, czyli amerykańska gospodarka zmierza w kierunku kryzysu. W ocenie niektórych nie uniknie ona nawet recesji, a kryzys gospodarczy w naturalny sposób także będzie oddziaływał w kierunku dalszego spadku inflacji, nawet jeżeli Rezerwa Federalna przestanie podnosić stopy procentowe, no bo w okresie kryzysu jednak społeczeństwo nie jest aż tak bardzo rozrzutne. Liczy każdy grosz, stara się odłożyć ile tylko się da, w związku z czym ten konsumpcjonizm będzie pewnie wyraźnie mniejsza, to w naturalny sposób sprawi, że popyt, czy relacja popytu do podaży nam się zmieni na korzyść podaży, w efekcie czego ceny też będą rosły wolniej, czyli inflacja będzie spadać. No i teraz pozostaje pytanie i myślę, że to będzie bardzo istotne dla rynku, wszelkiego rodzaju wskazania, czy też analizy ze strony Rezerwy Federalnej dotyczące tego, jak poważny może być kryzys w Stanach Zjednoczonych i nie to, do jak niskich poziomów inflacja spadnie, ale czy ten kryzys przypadkiem nie zmusi Rezerwy Federalnej do tego, żeby rozpocząć obniżać stopy procentowe szybciej albo żeby obniżać je bardziej agresywnie. Do niedawna, czy właściwie cały czas, obserwujemy jeszcze taki, powiedzmy, mały wyścig pomiędzy oczekiwaniami jednej albo dwóch obniżek stóp po 25 punktów bazowych. W zależności, kiedy spojrzymy na szacunki, jednego dnia wycenia się bardzo mocno 2 obniżki przed końcem roku, drugiego dnia 1, później znowu 2, 1. Załóżmy mniej więcej, że Rezerwa Federalna w ocenie konsensusu rynkowego dokona jeszcze przed końcem roku 2 obniżek stóp procentowych po 25 punktów każda. Ale są ekonomiści, na przykład ING, którzy zaznaczają, że w ich ocenie to będzie zbyt słabe działanie i Fed będzie musiał obniżyć stopy procentowe przed końcem roku nie o sumarycznie 50 punktów bazowych, 2 razy 25 punktów, sumarycznie 50, ale aż o 100 punktów bazowych i o kolejne 150 w przyszłym roku. Więc myślę, że wszelkiego rodzaju wskazania dotyczące skali kryzysu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych, jego wpływu na inflację plus jego wpływu na przyszłe decyzje monetarne Fedu, szczególnie te w drugiej połowie roku dotyczące obniżek stóp procentowych, będą miały kluczowe znaczenie dla rynku kryptowalut. Natomiast jeżeli sytuacja będzie gospodarczo gorsza niż lepsza, to oczywiście rynek kryptowalut może na tym zyskiwać. Oczywiście trzeba będzie brać pod uwagę, że pierwsza połowa roku może na tym tracić, no bo w okresie kryzysu oczywiście Fed nie będzie podnosił stóp procentowych, ale społeczeństwo też nie będzie miało jakichś wielkich nadwyżek finansowych, żeby móc lokować to szczególnie w aktywach ryzykownych. Inwestorzy też będą starali się trzymać aktywów trochę bardziej bezpiecznych niż tych ryzykownych. Natomiast druga połowa roku będzie zapowiadała się zdecydowanie ciekawiej. Tak jak mówię, ja większy komentarz z bardziej obszerną analizą na ten temat przygotuję dla Was na przyszły tydzień, dlatego że na ten moment jeszcze w tym tygodniu wiele może się pozmieniać. W przyszłym tygodniu będziemy dosłownie na niespełna 3 dni przed samą decyzją monetarną, więc myślę, że jak będziemy mieli już wtedy szacunki wszelkie, to one już do samej decyzji nie ulegną zmianie, więc ten komentarz będzie taki na bieżąco i naprawdę będzie to dla Was dość wartościowa analiza przygotowująca poniekąd pod decyzję monetarną Fedu. Na ten moment tylko nakreśliłem mniej więcej, co w mojej ocenie będzie kluczowe, dlatego że ten tydzień, jeżeli chodzi o dane makro, zapowiada się względnie spokojnie, więc myślę, że rynki mogą wykorzystać poniekąd ten spokój do zaliczenia pewnej korekty. Natomiast nawet jeżeli takie spadki się pojawią, to nie oczekiwałbym wielkiego tąpnięcia, nie oczekiwałbym żadnego wielkiego załamania i spadku Bitcoina na przykład poniżej 16 tysięcy dolarów. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli sytuacja nagle się dramatycznie nie skomplikuje, to w mojej ocenie Bitcoin może już nie spaść poniżej 16 tysięcy dolarów. Powrót w rejon 18 500 dolarów to jest jeszcze kwestia realna. To jest jeszcze kwestia realna do osiągnięcia. Natomiast może stać, czy może przestać być realna, jeżeli decyzja monetarna Fedu przyczyni się do jakiegoś skokowego odbicia wzrostowego na rynku kryptowalut, na Bitcoinie też. No to za tydzień, czy za półtorej tygodnia ewentualnie będę w stanie tą projekcję zaktualizować. Na ten moment test 18 500 jeszcze wydaje się prawdopodobny, być może przestanie być prawdopodobny
za nieco ponad tydzień. Natomiast w mojej ocenie ryzyko wystąpienia pewnego rodzaju korekty jest tutaj dość wyraźne. Natomiast gdyby tak się nie wydarzyło, żadnej presji podażowej nie było i po prostu wzrosty były kontynuowane, no to kolejne opory, na które myślę, że w przypadku Bitcoina warto będzie zwracać uwagę. Nawet jeżeli nie teraz, to za tydzień, 2-3, myślę, że to będą ciekawe poziomy. 24 500, 28 500 i $32,000. To są trzy kolejne poziomy oporu, na które horyzontalne wszystkie, na które myślę, że w przypadku Bitcoina warto będzie zwracać uwagę. Jeżeli chodzi o Ethereum, w tym przypadku testujemy sobie techniczny poziom gdzieś w rejonie 1650-60 dolarów. Opór wyznaczony oczywiście na podstawie szczytów z przełom październik-listopad 2022. Teraz ten sam pułap jest testowany. Mamy reakcję podażową w jego okolicy, ale bardzo, bardzo skromną. Nie jest to reakcja, która przynajmniej z czysto technicznego punktu widzenia w jakikolwiek sposób sygnalizuje odbicie od tego oporu i musi napędzać spadki. Nic z tych rzeczy nie musi. Gdyby spadki się pojawiły, no to takich potencjalnych wsparć, do których rynek mógłby dążyć, mamy tutaj niestety, ale bardzo wiele, bo najbliższe wsparcie jest w rejonie 1590-1600 dolarów, więc no właściwie już jest ten poziom, który niemal testujemy. Kolejne 1500 dolarów, 1425 do 1380 to jest strefa i dalej 1320. Spadku poniżej 1320 dolarów na tym etapie nie przewiduję. Jeżeli nie wydarzy się nic fatalnego, to myślę, że poniżej tego popu Ethereum zbyt łatwo nie spadnie. Natomiast gdyby udało się finalnie wyjść powyżej tego obecnie testowanego poru w wysokości 1660 dolarów, to tak jak mówiłem już zresztą w poprzednim tygodniu, dwa kolejne opory 1780 i okrągła bariera 2000 dolarów. Te 2000 dolarów niezwykle ciekawy poziom. Zobaczymy, czy uda się go pokonać. Myślę, że w tym tygodniu nie. Natomiast w przyszłym tygodniu być może, nie mówię, że jest to niemożliwe. Nie jest to co prawda najmniejszy zasięg z obecnego poziomu, to dalej jest jeszcze całkiem sporo miejsca, zanim rynek do tych 2000 dolarów wzrośnie. Natomiast ja myślę, że powoli będziemy patrzeć na rynek kryptowalut coraz bardziej optymistycznie i wskazywać na coraz większy potencjał wzrostowy. Tak więc ja odliczam dni właściwie do tego, zanim, bo to już powoli się dzieje, ale myślę, że za chwilę to nabierze silnego rozpędu. W mediach będziemy czytali, opisywali tak naprawdę prognozy, coraz śmielsze prognozy tych osób, które zawsze w czasie hossy prognozują, do jakiej kwoty tam Bitcoin sobie wzrośnie. Już powoli widać te coraz bardziej optymistyczne prognozy. Coraz mniej jest tych zakładających spadek Bitcoina to 8, 10, 12 tysięcy dolarów. Coraz więcej jest tych prowzrostowych. Natomiast myślę, że na przestrzeni najbliższych 2-3 tygodni będziemy mieli jakiś totalny wysyp tego typu projekcji. Oczywiście z nimi wszystkimi trzeba... Wiecie, jak je traktować, nie? To jest wystane z palca trochę, bo nie ma na jakiej podstawie przewidzieć, czy Bitcoin wzrośnie do 250 tysięcy dolarów, do 500, do 400, a może do miliona dolarów. No to jest na ten moment tak naprawdę wystane troszeczkę z palca, bo nikt nie wie, co wydarzy się w perspektywie, dajmy na to, 5-10 lat, więc myślę, że takie rzeczy, takie projekcje, oczywiście fajnie się o tym czyta, to się super klika, natomiast ja bym traktował to mimo wszystko z przymrużeniem oka, bo w dużej mierze są to prognozy wygłaszane przede wszystkim po to, że ktoś chce, żeby o nim mówiono, ma być o nim głośno, chce zbudować sobie nazwisko. Kilku osobom uda się przewidzieć i jeżeli ktoś przewidzi coś takiego, to oczywiście później jest uznawany za eksperta, za jakiegoś guru, choć wydaje mi się, że zdecydowanie bardziej jako guru traktowani są ci, którzy przewidzą kryzys. Jeżeli uda się komuś przewidzieć kryzys, totalne załamanie rynku, no to wtedy przez kolejną dekadę, czy dwie, czy ile będzie trzeba czekać na kolejny kryzys, znowu ta osoba uznawana jest za naprawdę jakiegoś turbo eksperta, mimo że bardzo często jest tak, że ten kryzys udało im się, nie mówię, że zawsze, ale czasami jest tak, że komuś udało się kryzys przewidzieć przypadkiem i wynika to na przykład z tego, że on przez 3 lata prognozował nadejście kryzysu i w końcu ten kryzys po prostu nadszedł, on się załapał pod to wszystko, wszyscy zapomnieli, że ten kryzys prognozował, jak jeszcze była hossa, ale to już pomijam te kwestie. Idziemy dalej. Mana, a więc Decentraland, oczywiście pierwszy z projektów, które zaproponowaliście w komentarzach pod ubiegłotygodniowymi materiałami, więc przypominam, jeżeli chcecie, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniem jakichś konkretnych coinów, to śmiało dajcie znać już teraz,
w komentarzu, w sensie albo teraz, albo dopiero jak skończycie oglądać tą dzisiejszą analizę, w komentarzu napiszcie proszę, jakie projekty chcecie, abym w przyszłym tygodniu przeanalizował. Jeżeli chodzi o Decentraland, testujemy techniczny opór okolice 73 centów. Ja wiem, że tego nie widać, bo opór pokrywa się idealnie z kursem tak naprawdę. Natomiast jest on wyznaczony na podstawie doków z czerwca ubiegłego roku. Później ta bariera była testowana też w sierpniu i wrześniu ubiegłego roku jako wsparcie, po pokonaniu była testowana jako opór. I w drugiej połowie września i później w październiku oraz z początkiem listopada. Teraz po raz kolejny ten sam pułap cenowy jest testowany jako opór. Widzimy, że 17 stycznia pojawiła się tam reakcja podażowa, spadki trwały 2 dni i znowu mamy powrót. I znowu testujemy tę strefę. Po raz kolejny widzimy jakąś reakcję podażową. Także w miniony weekend, tutaj szczególnie w sobotę, bardzo wyraźny prospadkowy pin bar. Więc widać, że presja popytowa w dalszym ciągu na tym rynku jest, choć ona symbolicznie przynajmniej zaczyna słabnąć, więc być może jakieś spowolnienie się pojawi. W skrajnie pesymistycznym scenariuszu zakładałbym cofkę do poziomu 44 centów, natomiast to, do czego jest mi obecnie bliżej, to jest konsolidacja. Konsolidacja pomiędzy 60 a 73 centy, czyli sytuacja, w której rynek tak jak tu wzrasta, spada, wzrasta i znowu może spadać, wzrastać i tak dalej. Utrzymywać się w takim trendzie bocznym powiedzmy przez 10-11 dni do kolejnego posiedzenia Fedu, po czym to posiedzenie może napędzić większą zmienność. Jeżeli uda się wybić ponad 73 centy, kolejny opór 82 i dalej następny, no nawet teoretycznie w rejonie dolara i 12 centów. Przechodząc dalej, kolejny projekt to jest Matic, a więc Polygon. W tym przypadku testujemy techniczny opór zlokalizowany w wysokości dolara i 3 centów. Co to jest dolar i 3 centy, to myślę, że doskonale stali widzowie wiedzą, bo ja o tym poziomie mówiłem wielokrotnie od naprawdę bardzo dawna, że jest to jedna z ważniejszych stref w ogóle na tym wykresie. 1,03 to jest jedna z najważniejszych stref, na którą w ogóle warto zwracać uwagę. W tym przypadku zalążek pierwszej konsolidacji już mamy. Dolne ograniczenie wyznacza nam wsparcie gdzieś w rejonie 93-95 centów. Były wzrosty, były spadki, były wzrosty, być może zaraz znowu spadki, wzrosty, natomiast konsolidacje są formacjami korekcyjnymi, co w tym przypadku napawa pewnym optymizmem, bo jeżeli wcześniejszy ruch był wzrostowy, no to jednak jakby nie patrzeć, konsolidacja może zwiększać szansę na wybicie górą i kontynuację wzrostów. Minusem jest to, że nie ma absolutnie żadnych reguł określających moment wybicia z konsolidacji. Czyli rynek może wybić z niej dzisiaj, a może wybić z niej za tydzień, a może wybić za 2 miesiące tak naprawdę. Oczywiście ta jest względnie wąska, więc nie zakładam, żeby tak wąska konsolidacja była kontynuowana przez 2 miesiące. Myślę, że wybijemy zdecydowanie szybciej. Natomiast gdyby udało się wybić powyżej tego oporu wysokości dolara i 3 centów, to w mojej ocenie notowanie Matic mogłoby zmierzać nawet w kierunku dolara i 30-33 centów, oczywiście z uwzględnieniem jakiegoś lokalnego poziomu w okolicy dolara i 13, czyli dolar 0,3, dolar 13, dalej dolar 30, dolar 33 mniej więcej. To jest bardzo, bardzo ciekawe pułapy cenowe, na które warto będzie tutaj zwracać uwagę. Idąc dalej, ApiCoin. Też testujemy ciekawy opór. U mnie bariera między 5,70 a 5,90. Bariera testowana już od maja ubiegłego roku. Wtedy była testowana jako wsparcie, później właściwie w maju dwukrotnie, później była testowana jako opór, znowu jako wsparcie, opór, opór i teraz po raz kolejny jako opór jest ta bariera testowana. Gdyby udało się wybić powyżej 5,90, to tak naprawdę notowania Bitcoina mogłyby zmierzyć dalej na północ w kierunku albo 7 dolarów i 60 centów, albo w kierunku 9 dolarów i 60 centów. Oddalę troszeczkę, żebyście to 9,60 też widzieli, na jakiej podstawie wyznaczyłem. W mojej ocenie są to bardzo, bardzo ciekawe pułapy cenowe, do których rynek może dążyć. Natomiast nie zdziwię się wcale, jeżeli jakaś korekta niewielka i przynajmniej cofka do poziomu 5,20 nam się w najbliższym czasie pojawi. To nie jest bardzo głęboka korekta, 5,20 to też jest dość ciekawy poziom. On był testowany oczywiście tutaj, ale w przeszłości też tutaj rynek się zatrzymywał dwukrotnie, więc ewentualne zejście myślę, że do 5,20 jest całkiem prawdopodobne i nawet jeżeli taki spadek się pojawi, to nie musi on sygnalizować wcale początku wielkiego załamania. Może być kolejną korektą, tak jak tu mieliśmy korektę i tu mieliśmy korektę i za każdym razem rynek jeszcze po tych spadkach wracał na ścieżkę wzrostów. Myślę, że tu też nawet jeżeli pojawi się jakaś korekta, to finalnie na ścieżkę wzrostów wrócimy. I przechodząc dalej, Cardano. A więc nasza popularna ADA dość ładnie odbija w ostatnim czasie. Tutaj przypomnijmy, że zwyżka zaczęła się od okolic 24 centów. Mamy na tym etapie nieco poniżej 38 centów. Testujemy sobie lokalny poziom oporu. Nie jest to żadna turbo istotna strefa, ale jest to dość ciekawa strefa. Tu testowana jako wsparcie, tu jako opór. Teraz po raz kolejny jest testowana jako opór. To, co w mojej ocenie jest ważniejsze od tego horyzontalnego poziomu,
to jest to, że notowania Cardano wybiły na ten moment niestety dopiero bardzo symbolicznie, ale wybiły i utrzymują się w dalszym ciągu powyżej linii tendencji spadkowej. To jest linia, która wyznaczała nam górne ograniczenie tego trójkąta równoramiennego, który był obserwowany tak naprawdę już od maja do właściwie końca września ubiegłego roku. Bardzo ciekawa linia. Ona została teraz, tu też była testowana jako opór notabene, więc widzimy, że to jest w dalszym ciągu strefa wartościowa. Została wybita, co prawda bardzo marginalnie, natomiast jeżeli uda się przebić przez ten obecnie testowany horyzontalny opór, to myślę, że Cardano mogłoby zmierzać dalej na północ w kierunku 43 centów. Dalej kolejny opór wyznacza nam linia tendencji wzrostowej, która tu stanowiła dolne ograniczenie trójkąta. Tu też była testowana jako opór, więc bardzo fajny pułap. W zależności od dynamiki mniej więcej okolice 47, może trochę poniżej 47 centów. To są poziomy, na które w mojej ocenie warto w przypadku Cardano będzie zwracać uwagę. Jeżeli chodzi o Zilliqe, kolejny projekt, którego kurs znalazł się w okolicy oporu, w tym przypadku bariera 2,8 centa, 0,0285. Wsparcie mamy z kolei w okolicy 2,4 centa, czyli 0,024. I tu wzrosty, spadki, wzrosty, być może zaraz znowu spadki, wzrosty, spadki i tak przez kolejny tydzień, może nieco ponad tydzień. Natomiast jeżeli finalnie uda się wybić powyżej tego obecnie testowanego oporu, to kolejne ja mam zlokalizowane w wysokości 3,3 centa, 4,3 centa i 5 centów. I teraz dlaczego mówię o wzrostach? Między innymi dlatego, że z czysto technicznego punktu widzenia doszło już do zmiany trendu. Bo jak spojrzymy sobie na układ wierzchołek, dołek, niższy wierzchołek, niższy dołek. To jest ta ostatnia sekwencja. Rynek wybił już nowe wyższe wierzchołki, czyli z czysto technicznego punktu widzenia na notowanie Zilliqe doszło do zmiany trendu. Więc możemy oczekiwać, że zwyżka docelowo będzie w kolejnych miesiącach jeszcze kontynuowana. Przy czym jakaś korekta w międzyczasie oczywiście z pewnością się pojawi. Natomiast patrząc w przyszłość perspektywicznie jak najbardziej można dostrzec tutaj całkiem sporo powodów do optymizmu. I tych z punktu widzenia analizy technicznej, i tych z punktu widzenia analizy makro. O tym mówiłem więcej w ubiegłym tygodniu, trochę na początku tego. Bardzo dużo postaram się powiedzieć na ten temat za tydzień, kiedy będziemy tuż przed właściwie jednym z najważniejszych wydarzeń ostatnich tygodni, czyli przed decyzją monetarną Fedu. Jeżeli chodzi o WU, w tym przypadku testujemy bardzo ciekawy opór, 22,5 centa, czyli 0,2250. Poziom, który był oczywiście testowany jako opór już w maju ubiegłego roku, był testowany w czerwcu ubiegłego roku, był testowany w lipcu ubiegłego roku, później jakiś mały test jako wsparcie i teraz po raz kolejny. Widzimy, że w sobotę pojawiła się bardzo silna presja podażowa, w efekcie której powstała nam prospadkowa świeca Doji w formacie nagrobka Doji. W niedzielę mieliśmy spadki, już mniejsze, ale jednak były. Tak więc jeżeli tylko ta tendencja spadkowa by nam się utrzymała, w mojej ocenie U może zmierzać w kierunku 17 centów, ewentualnie kolejne wsparcie 14,5. Myślę, że do 14,5 możemy nie zdążyć. Do 17 jak najbardziej tak, dotąd te spadki mogłyby sięgnąć. Natomiast przy okazji pojawienia się kolejnego impulsu wzrostowego, myślę, że dość ciekawym zasięgiem dla zwyżki będą okolice ostatnich szczytów, czyli bariera 20, w sensie nie tych, ale tych szczytów z sierpnia ubiegłego roku, czyli bariera 26 centów. Ok, przejdźmy dalej. Atom. A więc kosmos. I w tym przypadku testujemy techniczny opór w wysokości $13.20. I ktoś powie, ale ten opór wczoraj został pokonany. No i tak, jak sobie spojrzymy tak, to faktycznie opór został pokonany. Ja zawsze zwracam uwagę tylko na jedną rzecz, że mogę i wielu z Was pewnie robi podobnie, że wyznaczamy sobie poziomy jako pojedyncze linie. Opór to jest jedna linia, wsparcie to jest jedna linia, ale to nie oznacza, że ten poziom przez rynek jest traktowany jako jedna linia. Czyli to nie jest tak, że opór to jest granica 13,20 i nie może być 13,21. Jak rynek wzrośnie do 13,21, to już tylko i wyłącznie wzrosty. Każdy opór i każde wsparcie to jest jakiś punkt orientacyjny. To jest jakaś strefa, co oznacza, że czasami rynek ją fałszywie wybije, czy to knotem, czy nawet czasami korpusem, tak jak tu, a czasem będziemy mieli do czynienia z sytuacją, gdzie rynek do danego poziomu dokładnie nie dotrze. Tak jak tu, o, zwróćcie uwagę. Tutaj, ta strefa. Ona nie była przetestowana w punkt idealnie. Trochę zabrakło, rynek knotem nie dotknął tej linii, ale mimo wszystko już byliśmy bardzo blisko. Więc zawsze warto zwracać uwagę, to jest tylko jakaś strefa orientacyjna. To wczorajsze wybicie jest na tyle niewielkie, że bardzo skromna reakcja podażowa byłaby w stanie je zanegować i sprawić, że rynek znowu znajdzie się poniżej tego pułapu, co z kolei mogło być odbierane jako sygnał prospadkowy, wskazujący potencjał do wyprzedaży nawet w kierunku czy to ostatnich dołków, czyli 11,50, albo nawet w kierunku 10,55.
Więc ja bym jeszcze nie postrzegał tego jako pokonania oporu. Być może pojawi się zaraz jakiś większy wzrost i faktycznie rynek oddali się od tego pułapu. Wtedy uznamy, że został on pokonany. Natomiast na ten moment w mojej ocenie jest zbyt wcześnie. Po prostu ta świeca wybijająca jest zbyt marginalna, a nie można tego tak zero-jedynkowo traktować, że skoro Arek na wykresie ma poziom 13,20, to jak rynek wzrośnie do 13,22, to już pokonaliśmy. No nie, nie pokonaliśmy. Zawsze trzeba brać pod uwagę, że musi pojawić się jakiś odstęp, jakiś dystans po wybiciu. Zwróćcie uwagę tutaj na przykład, jak bardzo rynek zjechał i później faktycznie obserwowaliśmy sobie spadki. Tu świeca nie wybiła, ta wybiła. No i tu już było wyraźnie, żeby zanegować ten wzrost, to rynek musiałby dość sporo spadać, więc zwyżka była kontynuowana. Zanegowanie wczorajszej świecy no byłoby względnie proste. Nie mówię, że się to wydarzy, bo nie wiem, co się dziś wydarzy. Trzeba będzie obserwować, jak zamknie się dzisiejsza świeca. Jeżeli zamknie się ona ładnie wzrostowo, no to oczywiście scenariusz bazowy będzie mógł zakładać wzrosty w kierunku 16,60. Jeżeli zamkniemy się spadkami, wrócimy poniżej, być może powstanie nam tutaj formacja objęcia Bessy. Jeżeli tak się stanie, no to z kolei kierunek spadkowy będzie bardziej prawdopodobny. Więc na tym etapie jesteśmy w okolicy bardzo ciekawego poziomu, ale brakuje jeszcze konkretnej reakcji, która będzie przemawiała na korzyść konkretnego kierunku, czy to spadkowego, czy wzrostowego. W mojej ocenie najbliższy tydzień może być względnie spokojny. Większej zmienności oczekiwałbym zdecydowanie na początku lutego. Przechodząc dalej, internet, komputer. Kolejny projekt, którego kurs jest w okolicy oporu, w tym przypadku bariera 5,72. Poziom testowany najpierw jako wsparcie, później jako opór i teraz znowu jako opór. Wczoraj bardzo ładny prospadkowy pinbar. Świeca oczywiście z korpusem wzrostowym, ale z bardzo dużym górnym knotem. I ktoś powie, taki prospadkowy, że o poranku mamy wzrosty. Trzeba pamiętać o tym, że świeca, na przykład pinbar, tak jak w tym przypadku, nie jest świecą równoznaczną z tym, że od kolejnej świecy rynek ma zacząć spadać. Czasami jest tak, że stworzy nam się układ rekordowy, jak ja pamiętam, to był układ chyba 10 czy 12 pinbarów, jeden obok drugiego. Jeden obok drugiego i dopiero później rynek faktycznie tąpnął, mocno się załamał, ale przez tak naprawdę no prawie 2 tygodnie utrzymywał się w miarę na stabilnym poziomie, tworząc pin bar, doji, szpulka, pin bar i dopiero było walnięcie. Więc o poranku mamy wzrosty, ale nie wiemy, czy ta świeca dzienna się w ogóle tak zamknie. Może zamknie się podobnie jak wczorajsza, czyli po tych wzrostach, które mamy o poranku, zostanie nam na koniec dnia tylko i wyłącznie knot. Przecież ta świeca wczorajsza też w piku była na poziomie tak naprawdę prawie 6 dolarów, a mimo to zjechała dość wyraźnie do poziomu 5,55. Więc jakby nie patrzeć, to, że teraz są wzrosty, nie oznacza, że one się utrzymają. Więc ja nie traktuję jeszcze tej świecy dzisiejszej jako świecy wybijającej i w dalszym ciągu jest ryzyko jakiejś cofki. W pewnym momencie nawet ta cofka mogłaby doprowadzić do powrotu internet-komputer w kierunku 4,80. Ale nawet, że tak się stanie, traktowałbym ten spadek raczej jako formę korekty z potencjałem powrotu na ścieżkę wzrostów i później rajdu w kierunku 6,22, 6,75, 7,55 albo nawet 9,50 tak naprawdę. My tymczasem przejdźmy do kolejnego projektu. Jest to Phantom. W tym przypadku była korekta tutaj, dość ładna, wskutek której doszło do retestu wcześniej pokonanego oporu, czyli bariera 29 centów. Tu testowane jako opór, tu testowane jako wsparcie. Odbicie i sięgnęliśmy sobie kolejnego oporu. Bariera u mnie, to nie traktuję tego jako dwóch odrębnych poziomów, bo to jest bardzo blisko. Pomiędzy 41 a 43,5 centa. Bardzo ciekawa strefa. Zobaczymy, kiedy pojawi się jakaś reakcja podażowa, która mogłaby z kolei zasygnalizować korektę w kierunku niespełna 35 centów. U mnie na wykresie 0,3475, ale powiedzmy, że są to okolice 35 centów. Do 35 centów myślę, że Phantom może nam się krótkoterminowo tutaj cofać. I na koniec tego dzisiejszego spotkania zerknijmy sobie jeszcze na Pancake Swap. W tym przypadku również testujemy opór. Bariera 3,85 dolara, natomiast gdyby ten opór udało się pokonać, kolejny mamy bardzo blisko, bo to jest 4,05 i dopiero dalej robią się pewne przestrzenie większe pomiędzy oporami, bo kolejny 4,35 i 5 dolarów, więc ogólnie myślę, że można patrzeć tutaj całkiem optymistycznie, całkiem prowzrostowo, tylko żeby patrzeć tak krótkoterminowo wzrostowo, to musielibyśmy pokonać ten obecnie testowany opór. I ktoś powie, ale my jesteśmy powyżej. Ale świeca musi się zamknąć.
Świeca dzienna musi się zamknąć, bo świeca chociażby sobotnia była na w pewnym momencie na podobnym poziomie jak dzisiejsza, a zamknęła się spadkowo. Więc dopiero zamknięcie świecy dziennej powyżej tego poziomu będzie mogło być traktowane jako sygnał wskazujący na pokonanie tego oporu i napędzający dalszy rajd zwyżkowy właśnie w kierunku wspomnianych przeze mnie przed chwileczką oporów. Okej, tyle jeżeli chodzi o to, co miałem przygotowane dla Was na dzisiaj. Ja przypominam, że w tym tygodniu słyszymy się jeszcze oczywiście w środę i w piątek, i w środę i w piątek omówimy sobie kolejne projekty, kolejne kryptowaluty, które znalazły się w Waszych propozycjach w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. Jeżeli Wy tymczasem chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjął się jakimś konkretnym projektom, to już teraz dajcie znać proszę w komentarzu pod tym dzisiejszym materiałem. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zachęcam oczywiście wszystkich do udziału w konkursie, w głosowaniu Invest Cups. Link znajdziecie zapewne przypięty w opisie tego dzisiejszego materiału. Ja za dziś Wam serdecznie dziękuję, życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia oczywiście w środę o tej samej porze. Trzymajcie się, cześć!